Piotrek, wszyscy są ciekawi, co stało się z samochodem w trakcie treningu. Też jestem ciekawy, też chciałbym wiedzieć i uniknąć tego na przyszłość. No w pewnym momencie zauważyłem, że coś mi mryga, bo akurat patrzyłem się na Adasia, który jechał przede mną. Okazało się, że to były płomienie. Po chwili okazało się, że płomienie są w aucie i buchają mi spod deski pod na kierownicę, także musiałem dosyć szybko się ewakuować. No nie powiem, że nie jestem szczęśliwy z tego powodu, ponieważ cały dzień trenowałem tym autem, natomiast na szczęście auto drugie również prowadzi się bardzo dobrze. Udało mi się przejść parę z Goździewiczem. Także no, tylko teraz do przodu i oby już bez żadnych awarii. Jesteś w tej komfortowej sytuacji, że masz ten zapasowy samochód, którym zresztą wygrałeś w Poznaniu. Zgadza się. No, auto jest w pełni sprawne, działa, dobrze się prowadzi. Mam nadzieję, że podobnie jak i w Poznaniu, tutaj też pozwolimy zwyciężyć. Te przejazdy dzisiaj są w tej chwili troszkę wolniejsze przez deszcz. To jakoś lepiej ci się tak jeździ, bo ty chyba wolisz taką szybką jazdę blisko. Nie, zdecydowanie. Jazda po mokrym, szczególnie takimi autami na tych oponach, które są naprawdę mocno doładowane, mają tą moc w górnym zakresie obrotów, co powoduje, że naprawdę ciężko się nimi jeździ w takich warunkach. Natomiast no jakoś sobie musimy dawać z tym radę. Na aurę nie mamy wpływu i miejmy nadzieję, że tak naprawdę już się nie zmieni, bo najgorsze warunki, jakie mogą być, to przejściowe, gdzie jest trochę sucho, trochę mokro. Dziękuję bardzo. Dzięki.